siemanko, hopheadki i hopheadzi, właśnie przyjechaliśmy na festiwal. Kolejka się ustawia, my jeszcze nie mamy ustawionego stoiska, więc lecimy. Michael nie wpuszcza nas. Michael? Nie, właśnie zamknięte. Opcja jest taka, że nie chcą nas wpuścić i musimy tutaj przez płot przeskoczyć. Michael, ale festiwal już był tak. Dostałem szklanki. Kolej, zakładać dzieciaczki. Ja nie mogę, nie mam rąk. Ej, krew mi nie dopływa. Tu się rozkładają już. Na mrozie będą stawić. Michael, gdzie ty nas prowadzisz? Paszczy zła. Ej, ziomki się zgubiły, ja znalazłem, jest nasza pucha. Michael, paczka do ciebie przyszła. No to co? Trzeba się skupić paczka teraz. Powodzenia. Jak się masz, Michael? Zdążymy rozłożyć stoisko, zanim go nie wejdą, czy nie? Jak na rzecz już pomaga się, to ale ja tutaj pomagam, trzymam to coś, narzędzie. Chodź. Paula, mam dwie płyczki. Jestem hopheadem. Wróciłem z korku i się okazało, że w Gdańsku budują rower restauracyjny i zaplikowałem i tam ten, pracę pomocnika piwowara dostałem, nie? Więc to się w korku się zaczęło. W korku się zaczęło. A jak się skończyło? Skończyło się na Bergiku. You have our new beer, the new ones, which we prepared special for this event. Last year we started with brewing TDH series, where there's a lot of few variation. We change only the hops that we use. In this beer we use twice more hops than in double dry hop version. So it's quattro dry hop. And we use for each dose is another hop. We started with Centennial. Second one was Galaxy, Victoria's Secret, and the last one is... This is a quad hop. And also in Polish there is a bad word. If you want to say something, it's really, really good. And it started for Q. Oh, cool. Sadzisz mi? Sam sobie nie umiesz sadzić? Cały czas nagrywasz. Tak. W końcu udało nam się sprawnie rozbić stoisko. W pierwsze dwie godziny rozdaliśmy już trzy beczki puf. Więc splendor się rozlewa. Teraz idziemy trochę zobaczyć, co się leje na innych stoiskach, porozmawiać z ludźmi. O! Jest Wojtuś. Wojtek, nasz dystrybutor na Malcie. Wojtek, twoje wrażenie z festiwalu? Tylko kół. Ten koleś to jest mój brat, jak nosimy okulary. Kiedyś wyglądaliśmy tak samo, tylko teraz schudłem 20 kg. O, siema brat! Kończymy już siódmą edycję Beer Geek Madness. Na kolejnym festiwalu będziemy w Warszawie. Bądźcie spragnieni!